Witam, zapraszam na prezentację siodełka Ergon SM Enduro Man w mniejszym rozmiarze SM. Należy ono do kategorii siodełek przeznaczonych do rowerów górskich z naciskiem na ostrą jazdę, o czym świadczą jego wymiary i kształt. Enduro jest naprawdę malutkie i w tej podstawowej wersji waży 271 g. Dla porównania uniwersalne siodło Specialized Bridge Comp, dużo wygodniejszy Ergon SM Sport Man i mój ulubiony Esculap 610 w rozmiarze 13 cm. Ta wersja Enduro jest najtańsza. Występuje jeszcze odmiana Comp z innym wypełnieniem i prętami Oil Slick oraz wersja Pro z prętami tytanowymi. Oczywiście jest też większy rozmiar ML dla osób z zestawem kości od 12 do 16 cm. Enduro to dyscyplina, w której siodełko nie jest tak często używane jak na przykład w jeździe trailowej czy XC. Dlatego wypełnienie tego Ergona jest dość oszczędne i raczej twarde. Tutaj postawiono na małe wymiary, które nie będą przeszkadzać w jeździe i jego dużą odporność. Cieszę się, że Ergon tak jak w innych swoich siodełkach zastosował tu duży kanał środkowy zmniejszający nacisk. Nie licz jednak na to, że wybierzesz się na nim na całodzienną wyprawę i będzie to super komfortowe przeżycie. Na szczęście nie jest to też kompletna deska jak Ergon DH czy podobne produkty innych firm. Jak się ktoś uprze, pewnie też zrobi na nim jakąś dłuższą traskę, ale nie ma nawet co go porównywać z opisywanymi przeze mnie wcześniej siodełkami, do których linki znajdziesz w prawym górnym rogu i opisie. Ergon posiada bardzo wyspecjalizowane i dopracowane siodełka, więc jeśli wiesz czego chcesz i odpowiednio dobierzesz je pod swój styl jazdy, powinieneś być zadowolony z jego komfortu, jakości i wytrzymałości. Z ceny może trochę mniej. Dzięki za obejrzenie. Jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało w komentarzach. A jeśli filmik Ci się podobał, zapraszam do zostawienia łapki i zasubskrybowania mojego kanału, w którym nowe filmy publikuję w każdy poniedziałek i czwartek. Cześć!